Republika Uzbekistanu, 55. państwo na świecie pod względem wielkości. Stolica Taszkent, język urzędowy uzbecki. Powierzchnia 447 tysięcy km kwadratowych. Liczba ludności 27 610 tysięcy. Jednostka monetarna SUM. Dzisiaj Uzbekistan. No i pierwsze moje pytanie musi paść. Skąd ten stan i w okolicy inne stany? Kirgistan, Turkmenistan, Tadżykistan? No tak, w zasadzie mamy dwa rejony. Jedne są Stany Zjednoczone, a drugie są niezjednoczone. Zresztą w polskim słownictwie nie ma słowa stan. Stan po state, po angielsku, znaczy państwo, a nie jakiś stan. Stan to może być, nie wiem, w kroku. Natomiast te faktycznie zbiorowisko Afganistan, Kirgistan, Kazachstan i tak cetera, zresztą Polska po turecku Lachistan, prawda? Stan po staropersku znaczy państwo. Czyli Kirgistan, państwo Kirgizów. Uzbekistan, państwo Uzbeków, więc tutaj jest, nazwijmy to, dosyć proste, aczkolwiek faktycznie no, zastanowało się to trochę w tym regionie. No i z tych wszystkich stanów niezjednoczonych Uzbekistan jest jednym z większych państw. Uzbekistan to jest była Republika Radziecka. Coś się zmieniło od czasu tego, kiedy przestała być tą republiką? Znaczy zmieniło się prawie wszystko poza polityką. Wcześniej był zamordyzm, teraz też jest zamordyzm. Wtedy był pod ciemną czerwoną gwiazdą, a w tej chwili jest pod jakimś tam półsierpem, sierpem księżyca islamskim, ale zasada się nie zmieniła, polityczna. Ja bym powiedział może, znaczy nie, no chyba w zasadzie jeden do jednego jest. Prezydent jest wybierany praktycznie dożywotnio i robi co chce, jak kiedyś pierwszy sekretarz, ale że w tym rejonie, zresztą w całej Azji, nie było nigdy tradycji demokratycznych, tak jak u nas w Europie, więc nie jest jakiś tam dramat, powiedzmy, dla tamtych mieszkańców. Natomiast no, na pewno ekonomia się zmieniła, bo no, co tu dużo ukrywać, byłem w Uzbekistanie jeszcze za czasów radosnej komuny, co wyglądało zupełnie inaczej. Bardzo zgrzebnie, dosyć biednie, aczkolwiek nie głodno. No a w tej chwili, no oczywiście po tych szerokich ulicach Taszkentu już nie Łady i Zaporożce gnają w małych ilościach, bo po prostu miasto jest zakorkowane. No może nie zakorkowane, bo to jest duże miasto. No ale no, marki samochodów wyraźnie wskazują na to, że nastąpił równie duży przełom jak i u nas. No i oczywiście w sklepach, skoro ugodne, jak to mawiają Rosjanie, czy czego zechcesz. Czyli ulica kolorowa nie jest szaro. Nie jest szaro. Tym bardziej, że Taszkent, zresztą w ogóle te stolice tych stanów byłych poradzieckich wyglądają dosyć ciekawie, bo to były miasta zakładane, znaczy Taszkent ma swoją historię długą, ale tak naprawdę 90% miasta to jest zabudowa z XIX, początku XX wieku, planowana przez Rosjan, którzy tam zakładali garnizon i zakładali te miasto tak jakby odgórnie, czy na desce kreślarskiej. Szerokie, duże ulice po to, aby wojsko mogło swobodnie się przemieszczać. Oczywiście jeszcze wtedy nie było mowy o czołgach czy tak dalej, ale w każdym razie konnica też się musiała jakoś tam w szyku poruszać. Co tylko na zdrowie wyszło tymże miastom, bo no, zazdrościć takich arterii komunikacyjnych w stolicy. No, Warszawa jest zatkana od rana do wieczora, natomiast Taszkent jest bardzo, z tego powodu można się pięknie poruszać. Korki są sporadyczne. Do tego dokonano jeszcze ciekawego zabiegu. Te piękne, znaczy te ulice dwupasmowe obsadzono drzewami. Praktycznie wszystkie, całe centrum, więc a budynków wysokich nie ma, więc jak jedziesz taką ulicą dwupasmową, to po jednej stronie szpaler drzew, po drugiej stronie szpaler drzew, wygląda jakbyś jechał w parku. Dojeżdżasz do skrzyżowania i ulice wszystkie w bok, szpaler drzew, wygląda to z jednej strony bardzo sympatycznie, bo masz wrażenie no, takiej zieloności, tak? Z drugiej strony te ulice są do siebie tak podobne, że naprawdę chyba trzeba być taksówkarzem, żeby te szpalery między sobą rozróżniać. Ale w każdym razie takie relaksowe Taszkent jest, tak samo jak zresztą te duże stolice sąsiednich stanów, czyli Kirgistanu, Kazachstanu czy Tadżykistanu. Natomiast reszta kraju jest biedna. Była biedna, jest biedna i w zasadzie no... Prezydent kraju obiecuje, że to będzie jedna z potęg azjatyckich tygrusów kolejnych. Może tylko kiedy? Tylko właśnie pytanie, kiedy? Potencjał pewien jest, ale na razie jeszcze na prowincji szczególnie tego nie widać. Uzbekistan to także
perły architektury światowej. No właśnie, do Uzbekistanu warto się pofatygować ze względu na to. Nie na przestrzenie po horyzont piaszczyste lub trawiaste, bo nie jest to państwo zalesione. Ja rozmawiałem z pewnym takim Uzbekiem, który marzył, żyjąc całe życie w tym Uzbekistanie, żeby w końcu zobaczyć las. Dla mnie tak troszkę zadziwiłem, jak las? Nie może? Nie może to tam, ale las, żeby zobaczyć. Bo on jedyny las, jaki zna, to na powiedzmy 10 drzewek i to jest wszystko, co mógłby w stanie zobaczyć. On by tak chciał poczuć, wejść do takiego miejsca, na taki teren, że jest drzewo przy drzewie. Mówię, tak jak w Taszkencie, tylko dużo gęści. Także kraj bardzo płaski, w przeważającej części i pustynny. I powiedzmy, no jedna główna rzeka, Amudaria, która w pewnych dobrych okresach jest tak eksploatowana na podlewanie pól, że praktycznie jej momentami nie ma. Natomiast faktem jest, że na przestrzeni wieków położenie Uzbekistanu, takie na skrzyżowaniu szlaków handlowych, między innymi tamtędy biegł słynny szlak Jedwabny, spowodowało powstanie miast, które znowuż miało tyle szczęście, że w XVI wieku, kiedy do władzy doszedł słynny Tamerlan, no, dla nich bohater, dla nas absolutny rzeźnik, no to postanowił swoją stolicę wybudować w jednym z miast na tym terenie, Samarkandzie. I wybudował absolutną perłę architektury światowej i to już nie tylko regionalnej. To jest po prostu perła, dla której samej jednej warto się pofatygować. A jeszcze zważywszy, że niedaleko jest równie piękna, choć inna Buchara, a jeszcze dalej przy granicy już z Turkmenistanem jest Chiwa, takie nieduże miasteczko, ale absolutna bajka, no takie puzdereczko architektoniczne. Więc no, Uzbekistan prędzej czy później, może w tej chwili jeszcze nie, ale stanie się również dużym celem peregrynacji turystycznych, chociażby żeby zobaczyć te trzy miasta. To jest kraj islamski. Jak ten islam tam wygląda? Znaczy, to jest kraj islamski. Faktem jest, że po 50 latach, więcej nawet, 70 latach prawie, że obecności bolszewickiej tam, no, kraj został zlaicyzowany, aczkolwiek nie ze szczętem. Natomiast islam ma przeróżne oblicza. Nam z pozycji Europy islam zaraz kojarzy się z Ben Ladenem czy z Arabią Saudyjską. Natomiast islam jest zdecydowanie bardziej różnorodny. Dowodem tego jest to, że w meczetach wcale nie ma specjalnie dużo ludzi. Muezzini nawet jak wzywają na modlitwę, to nikogo to nie interesuje za bardzo. Ja tam nie widziałem specjalnie ani na ulicy, ani jednego człowieka, który by się modlił w porze modlić, bo muzułmanie muszą się 5 razy dziennie modlić w miejscu, w którym są, więc może to być również ich chodni. A już zupełnie do rozbawienia doprowadził mnie fakt, że w sklepach spożywczych Uzbekistanu nie to, że można dostać alkohol, bo wszędzie w tym regionie można dostać alkohol, ale usprawnienie polega na tym, że alkohol możesz kupować w 50-kach. Inaczej mówiąc, to są takie plastikowe, przezroczyste pojemniczki, tak jak takie serki jakieś. Odrywasz ten plasticzek, no wychyla sobie 50-kę po islamsku i idziesz sobie dalej. Więc nawet w naszym bożym, chrześcijańskim świecie takiego usprawnienia nie wymyślono. A no, to ciekawe, kiedy do nas dotrze. No tak, przy takich 50-kach to wiem, że cieszyłyby się dużym powiedzeniem. Gdyby jeszcze powiązane były z jakimś ogóreczkiem, powiedzmy, na zagrychę, kto wie, czy pomysł by nie chwycił. I to też jest islam. Więc kraj jakby religijny specjalnie nie jest, aczkolwiek statystycznie to tam jest ponad 85% muzułmanów wyznania sunnickiego. Z tym, że fanatyzmu my tam nie uświadczymy. No może jedynie Dolina Fergańska jest taka bardzo żyzna dolina. No to tam są pewne problemy właśnie z może nie tyle z ekstremistami, no ale powiedzmy z rozruchami o podłożu. Może niekoniecznie stricte religijnym, jednakowoż. Natomiast reszta kraju pod tym względem jest wyjątkowo swobodna. Kobiety chodzą jak chcą, ubrane, aczkolwiek chodzą. Nie zobaczysz mini, może nie ma jakiegoś rozchwystania, tak jak u nas powiedzmy, ale nie ma zakrytych głów. Tak jakby wydawałoby nam się, że w islamie powinno być, a już ani razu nie zobaczysz twarzy zakrytej, tak jak jest to w Arabii Saudyjskiej czy w innych tych bardziej ortodoksyjnych krajach. Ulica jest bardzo kolorowa, a właśnie kobiety bardzo jaskrawo się ubierają. Zresztą Azja Środkowa słynie z tego, że uwielbiają jaskrawe kolory. Mężczyźni może mniej, natomiast kobiety przepadają za czerwonym, żółtym, im bardziej pstrokatym, aczkolwiek ma to pewien smak, ma to swój kolory. To nie jest taka pstrokaczyzna, że zęby bolą. A propos zębów zresztą, trudno, żeby bolały, kiedy no, największą ozdobą mężczyzny i kobiety są złote zęby. Kiedyś, w tej chwili to aż ta moda trochę mija, ale kiedyś symbolem zamożności
w tym rejonie, były złote zęby. Nawet jak były zdrowe, to je się, to robiło się koronki na te zęby. W każdym razie no, wielokroć widziałam osoby, które jak uśmiechały się, miały dokładnie cały komplet złotych zębów. Jak jeszcze słońce świeciło, to naprawdę blask szedł od takiego uśmiechu. W tej chwili starsze osoby dalej to mają, może nie wszystkie zęby złote, ale jednakowoż nie wstydzą się tych złotych, wręcz przeciwnie, eksponuje się. Cały czas z powodem do dumy. Tak, natomiast młodzież już może przestała, obstawiła może nie zęby, jakieś zegarki czy samochody, więc być może ta tradycja minie. Natomiast co do, może nie tyle ulicy, czy wracając do tych pereł architektury światowej, faktem jest, że architektura jest bardzo podobna do irańskiej, czyli wyobraźmy sobie ogromne budynki, głównie meczety i medresy, to są takie szkoły koraniczne, wybudowane z cegły i obłożone kafelkami kolorowymi, taką kolorową glazurą. Najczęściej w kolorze niebieskim, ale tam również oczywiście są przeróżne inne kolory, od podłogi po sufit, z zewnątrz najczęściej, ale również i wewnątrz. Więc chwilą, kiedy świeci słońce i taki piękny poblask jeszcze od tych budowli odbija się, wygląda to bajecznie. Po prostu wygląda to bajecznie. I to jest jedyny kraj, który, a sporo ich widziałem w tym rejonie, który, jeśli mówimy o bajkach Tysiąca Jednej Nocy, to właśnie kojarzyłby się z czymś takim. Szczególnie taką urokliwą chwilę przeżyłem w Bucharze, kiedy już był księżyc, było już ciemno. Te budynki, zabytki są pięknie podświetlone, tak dyskretnie, ale dosyć wyraźnie. I tak sobie usiadłem, patrzyłem, taki piękny minaret wbijający się w te ciemne niebo, rozświetlony z drugiej strony tym księżycem. Tak sobie pomyślałem, no gdybym w tej chwili zobaczył latający dywan, wcale by mnie to nie zdziwiło. To by bardzo pięknie się z tym komponowało. Także te perły architektury, odnawione oczywiście, one kiedyś były w ruinie, ale odnawiane jeszcze za czasów i sowieckich nawet, są perłą na skalę światową, no, nie tylko uzbecką czy azjatycką. To koniecznie trzeba zobaczyć. Mimo że zbieżne z architekturą perską, ale jednakowoż ma swój pewien odrębny lokalny koloryt. Uzbekistan to jest zagłębie bawełny i mieszkańcy tego kraju mają obowiązek zbierania tej bawełny. Tak, to mi się kojarzy, ty tego nie pamiętasz, obowiązkowych wykopków jeszcze w szkole średniej. Ominęły cię pewne atrakcje życiowe, aczkolwiek nie musisz się zamywać od razu. Specjalną ekstazą to nie było, aczkolwiek 4 dni wolne od nauki nie wszystkich wprawiały w przygnębienie. W każdym razie no, to trwało u nas 3-4 dni kartofle, natomiast wyobraź sobie, że całe państwo jest paraliżowane na miesiąc czasu. I dokładnie wszyscy, niby nie przymusowo, ale przymusowo, żeby cokolwiek załatwić, żeby cokolwiek mieć dobrze w papierach napisane, musisz dobrowolnie zbierać tą bawełnę, co jest morderczą pracą po ileś godzin dziennie. Obowiązuje to wszystkich. Młodzież szkolna, jeżeli chce studiować za darmo, musi się w tą bawełnę, to jest główny materiał eksportowy dla Uzbekistanu. Ja nawet spotkałem się w literaturze, znaczy nie literaturze, tylko w prasie naszej wzmianki o tym, że wykorzystuje się nawet dzieci do tego. Ja to widziałem. Dzieci na polach, mimo że jest to zabronione konwencjami międzynarodowymi, uczestniczą w tej zbiórce. Co więcej, nawet w zasadzie każda grupa zbierająca bawełnę ma takiego opiekuna ze służby bezpieczeństwa. Inaczej mówiąc, jak wyjmujesz aparat fotograficzny, to od razu masz SBK na sobie, który się pyta, a po co? Gdzieś indziej tego nie zobaczysz, bo to jest kraj, gdzie możesz sobie fotografować prawie wszystko i nikt cię tym nie zaczepi. Chodzi głównie o to, nie o ludzi, którzy zbierają tą bawełnę, ale o dzieci. Właśnie, bo jak mi tłumaczył, ta wredna prasa zachodnia, to czasami jak zrobię przypadkowo zdjęcie chłopaka, który tylko wodę rodzicom przyniósł, wodę przyniósł, nie? Tak, kanapkę na pole, ale wychodzi z pola z tobołkiem bawełny, tak? Tak przypadkowo również. No, ale na pewno dobrowolnie to robi, ale bo oczywiście, bardzo chce. Tak, i był nawet uśmiechnięty ten chłopak, mniej ten SBK. W każdym razie no, jest to paraliż państwa, bo urzędnicy państwowi, wszystkie uniwersytety są zamknięte, szkoły, najchętniej wszystkie zakłady pracy i wszyscy gnani są na pola bawełniane. Każdy ma jakiś tam limit do zebrania nawet. Bogatsi, jak słyszałem, robią w ten sposób, że kupują zebraną bawełnę już od rolników i meldują to jako swoją przez siebie zebraną. Inaczej mówiąc, ta statystyka musi być troszkę kłamliwa, jeśli ileś tam procent tej bawełny jest w podwójnym obrocie za pieniądze po to, żeby miesiąc czasu. To jest ciężka praca. To jest ciężka praca raniąca dłonie, bo to wyrywa się te kępki. Potem trzeba targać te bele z tą bawełną, te tobołki do punktu zbioru, czyli na ciężarówki. No w każdym razie jest to ewenement.
Bawełna, słynny Uzbekistan z bawełny. Za czasów sowieckich to też było główne zagłębie bawełniane. Był nawet pomysł, jako że to bawełna potrzebuje dwóch rzeczy do dobrego wzrostu. Temperatury i dużo wody. Teraz w Uzbekistanie nie ma dużo wody, a Amudaria prawie że wyschła. Więc wymyślono sobie w tych chorych sowieckich mózgowiach, że zawrócą rzeki Jenisej, Ob, Irtysz, te rzeki płynące ogromne syberyjskie na północ, zostaną zawrócone i będą płynęły na południe. Do jakiej katastrofy ekologicznej by to doprowadziło, to chyba sobie trudno wyobrazić. To tylko oni mogą sobie to wyobrazić. Całe szczęście oczywiście do tego nie doszło. Okazało się to zbyt drogie i karkołomne. Także w tej chwili jest jak jest. Bawełna w dalszym ciągu pełni ważną rolę, aczkolwiek dokopano się już nawet gazu ziemnego czy ropy naftowej, więc władze uzbeckie patrzą z optymizmem w przyszłość, a Uzbecy sami, jak który tylko może, to jedzie do Moskwy, żeby być gastarbeiterem, bo tam zarabia parę razy więcej niż w swoim rodzimym Uzbekistanie. Oprócz pól bawełnianych w Uzbekistanie jakie krajobrazy? Góry, pustynia, pustynia, góry, góry, pustynia. Czasami trochę wody, jak jakieś jeziorko mijamy, albo właśnie tą rzekę Amudarię, która ma to do siebie, że jest rzeką ogromnie szeroką, aczkolwiek płytką. Kiedyś dotarł do niej Aleksander Wielki i sądził, że dotarł do jakiegoś morza, bo drugiego końca nie widział. Do tego rzeka tak kapryczna, że potrafi w ciągu jednej nocy zmienić bieg swój, gdzieś się wylać na inne obszary. No w tej chwili oczywiście tu już raczej nie ma czym wylewać, bo cała woda jest wypompowana z tej rzeki, więc można w niej po prostu nawet że brodzić momentami. Ale w każdym razie kraj pustynny, więc nic nie wskazywałoby, patrząc z zewnątrz na bogactwo tego niegdysiejszego kraju. Kraj żył nie z bawełny, kraj żył z handlu. Te szlaki, tysiące karawan kupieckich wędrujących przez ten kraj spowodowało, że Sir Tamerlan w Samarkandzie właśnie postanowił wybudować tą swoją stolicę. To jest kraj, który jeszcze za czasów Aleksandra Wielkiego, oczywiście nie jako Uzbekistan, tylko jako inny kraj, cieszył się ogromną sławą. Sam Aleksander Wielki, który doszedł do Samarkandy, która wtedy nazywała się Marakanda, troszkę była położona w innym miejscu, ale zwiedza się również te miejsca archeologiczne, był pod wrażeniem, stwierdził, że coś piękniejszego od Marakandy w życiu nie widział. Więc ziemia błogosławiona. Kiedyś może przez bogów, teraz przez Allaha, a w każdym razie z ogromnym potencjałem gospodarczym również. No niestety politycznie, powiedzmy, w dalszym ciągu jest to zamordyzm i przymusowe zbieranie bawełny. A jak przyjmowani są w Uzbekistanie turyści? No z tradycyjną azjatycką gościnnością. Zresztą we wszystkich krajach, które żyły z handlu, a więc żyły niejako z podróżników, gościnność jest rzeczą świętą. W każdym razie uśmiech, wszędzie ważne jest przywitanie się. Bardziej to jest niekonwencjonalne jak u nas, powiedzmy, w Europie. I nie ma co się wzbraniać jeśli podejrzewać kogokolwiek o coś, jeśli ktoś z ulicy nas zaprosi na biesiadę do swojego domu, na herbatę. Nic nie chce. Nic nie chce. U nas w Europie to byśmy z podejrzeniem popatrzyli na każdego, który by powiedział, a wpadnij, wypiłem sobie troszkę herbaty. Natomiast tam to jest zupełnie normalne. Ci ludzie, no może kiedyś jak cywilizacja tam dotrze na, powiedzmy, w stylu zachodnim, może to się skończy, a może nie, bo na tych obliczach ludzi szerokich, ciemnych, troszkę ciemniejszych od naszych, widać po prostu ogromną radość, ogromne zaciekawienie i taką życzliwość. Zwykłą życzliwość na ulicy. Także możemy być zaproszeni do domu uzbeckiego i ugoszczeni po królewsku. Wtedy możemy przyjrzeć się, jak ci Uzbecy żyją. Żyją często bardzo skromnie, ale głodu nie zobaczysz tam. Ta ziemia zbyt dużo rodzi owoców, warzyw, żeby być głodnym. Możesz spróbować różnych specjałów, bardzo dobrego chleba. Możesz spróbować pierożków pieczonych w takich piecach tandorio się nazywają. To jest tak jakby ogromny gliniany garnek, zakopany częściowo w ziemi albo obudowany taką niecką glinianą, pod którym się pali ogień. I chleb czy te pierożki, to jest dosyć ciekawe, bo u nas w Europie tego się nie zobaczy. Robione są te placki i przyklejane od wewnątrz. Czyli z jednej strony tego dzbana pali się ogień, a z drugiej strony jest ta temperatura. To trwa parę minut, zanim one są gotowe i w tym momencie dosyć zręcznie albo ręką, albo częściej taką szufeleczką odkleja się te chlebki przyklejone od wewnętrznej strony i od razu sprzedaje się klientowi. Pychota, pychota. Może być to sam chleb, może to być pierożek z baraniną, ulubione mięso tam na tym
na tym terenie. No oczywiście, jeżeli możesz być potraktowany również mlekiem wielbłądzim, aczkolwiek tutaj troszkę się pomieszało, bowiem częściej można w Uzbekistanie zobaczyć, jeśli mówimy o wielbłądach, wielbłądy jednogarbne niż dwugarbne. Te jednogarbne to są bardziej afrykańskie, czyli dromadery. Natomiast typowym wielbłądem azjatyckim jest baktrian, dwugarbny, taki mongolski. No ale zważywszy, że to był miejsce skrzyżowania się szlaków handlowych, gdzie te wielbłądy jedne i drugie wędrowały w obydwie strony, więc w tym momencie te wielbłądy afrykańskie również całkiem nieźle mają się w Uzbekistanie, tym bardziej, że klimat uzbecki no troszkę się tym różni od afrykańskiego, że zimą bywa chłodniej, natomiast latem równie jest gorąco. No można też zobaczyć nie tylko miasta, można zobaczyć jeszcze jurty, bowiem niektóre mniejszości narodowe również w dalszym ciągu zamieszkują jurty, więc pewna różnorodność folkloru jest, bo nie jest to państwo zupełnie jednorodne. Tam nie tylko Uzbecy żyją, tam jest kilkadziesiąt różnych narodowości, ale wszyscy, dokładnie wszyscy, równie życzliwi, uprzejmi, ciekawi świata i zastanawiająco, zadziwiająco dużo wiedzą również o Polsce. Znaczy wiedzą, że myśmy byli sojuszniki, że tam kiedyś raz, ale w każdym razie to nie tylko tym kanałem, powiedzmy, sojuszniczym wiedzą coś o Polsce, po prostu są ciekawi świata. Jeśli o coś nas się zapytają, to tylko z życzliwej ciekawości, a nie z tego, żeby, jak to powiedzmy w Afryce, how are you, give me one dollar. Tak to się tam nigdy nie zakończy. Uzbecy są otwarci i gościnni, a same struktury państwa, które określasz mianem ustroju zamordyzmu? Bo jest, ale bardzo często ustrój państwa wynika z mentalności narodu. Ale łatwo się dostać w ogóle do tego kraju? Tak, nie ma problemu. Nie, co więcej, na ulicy nie zobaczysz policji, wojska. Specjalnie, no czasami jakieś kontrole, powiedzmy, na jakichś skrzyżowaniach podróżując po kraju. Nie jest to tak uciążliwe jak w krajach afrykańskich, które niektóre nawet uchodzą za demokratyczne, gdzie co 2-3 kilometry kontrola i kontrola, kontrola, aż do znudzenia, aż do obłędu. Natomiast tutaj nie. Znaczy, powiedzmy, ten reżim trzyma się nie tyle wojskiem, co mentalnością tych ludzi. Oni zawsze chcieli mieć swojego chana. Zawsze mieli swojego jakiegoś chana. Zresztą zobacz, co się dzieje na Białorusi. Ja sądzę, że gdyby Łukaszenko pozwolił sobie zupełnie na demokratyczne wybory, to i tak by wygrał. Bo ci ludzie chcą mieć swojego baćkę, prawda, cara, czy jakby tą ojczulka. Więc ci ludzie przywykli do jakiegoś baszy, tam na tym terenie można to nazwać baszą czy emirem. I czy jest im dobrze, czy źle, ale nie na tyle źle, żeby powodowało to jakieś specjalne zamieszanie. Aczkolwiek nie jest to regułą, bo na przykład w sąsiednim Kirgistanie doszło do zamieszek, gdzie prezydenta przepędzono. Więc rewolucja jest możliwa, ale ona musi od dołu być i to jest zmiana mentalności, a nie systemu politycznego. System polityczny jest pochodną mentalności, a nie odwrotnie. Także ten kraj jest jak najbardziej otwarty, można po nim samemu podróżować, nie ma żadnego problemu, żeby się tam dostać, lecąc przez Moskwę. Nawet te połączenia lotnicze nie są tak specjalnie drogie. Kraj sam w sobie w sumie nie jest drogi, dosyć tani jest. Jeżeli się nie rozbijamy po drogich hotelach czy po drogich restauracjach, dają przepysznie jeść, bardzo często właśnie taką baraninę, takie szaszłyki, właśnie z tym chlebkiem tandoori. Więc jeżeli ktokolwiek jest ciekawy świata i chciałby tej Azji zobaczyć taki najbardziej ucywilizowany, taki najbardziej przyjazny turystom, no to Uzbekistan właśnie jest tą destynacją. To tyle o Uzbekistanie, a teraz czas wybrać temat do kolejnej rozmowy, a więc tradycyjnie zakręcimy globusem. No to kręcimy, niech się Ziemia kręci. I znowu trafiłem w ocean. Co najbliżej? Hawaje. To Hawaje.